Ja jestem emerytowanym nauczycielem i to jest mój sposób na spędzenie emerytury. Strasznie mi się to spodobało, no ale nie stać mnie na bardzo wygórowane ceny na kempingach, tudzież na jakieś pensjonaty. W ten sposób mogę tanio wypocząć, ale przestrzegając wszystkich zasad. To nieprawda, że brudzimy, bo nie dalej jak wczoraj kolega pozbierał w ogromny worek, posprzątał w lesie, na plaży tam i wyrzucił. Śmiał się po drodze, że na pewno znowu nas obgadają, że tyle wynosimy śmieci. W tej chwili mąż jeszcze się przeszedł, mówi, już są chusteczki rzucone. Nikt z nas tego nie robi. Dlatego, że mamy swoje toalety i kamper po prostu jest serwisowany. To znaczy, co kilka dni, zależy ile jest w kamperze, jedzie się i robi się serwis. Czyli zrzuca się szarą wodę, oczyszcza się kasety, no i tankuje wodę, bo wody bardzo dużo. Myślę, że my jesteśmy bardzo ekologiczni, dlatego że bardzo oszczędzamy wodę, ponieważ obieg wody w kamperze jest zamknięty, trzeba ją serwisować, no więc używamy jej bardzo mało. To myślę, że jest z pożytkiem dla środowiska. Natomiast tak jeszcze od siebie powiem, że przykro mi, że ludzie nas tak traktują, dlatego że my nikogo nie obrażamy. Tak jak mówię, każdy kamperowiec, który przyjeżdża, znaczy może nie każdy, zaraz, tak, bo są też inni. Wiemy, że na przykład tutaj nie można kempingować, czyli wszyscy się poruszamy w obrębie swojego kampera. Owszem, przyjeżdżają ludzie, którzy wystawiają krzesełka, stoliki. Bardzo często kolega zwraca uwagę. No, różne są reakcje. Jedni to spakują, inni natomiast mają gdzieś. Co jeszcze się dzieje? No oczywiście tam interweniowała tu któregoś razu policja, więc wreszcie zwinęli. Natomiast nie dalej jak dzień czy dwa dni temu szedł ktoś z pieskiem, nie wiem czy tutejszy. Piesek się załatwił tutaj i kolega zwrócił uwagę, że trzeba po piesku posprzątać. To co? Usłyszał, a chcę pokazać. Ja to posprzątałem, nie? Tak. Tutaj zrobił dwójkę piesek, nie? Bez szacunku, że weź sobie i posprzątaj. No więc kolega wziął i posprzątał. No nie wiem, czy do tego człowieka to dotarło, pewnie, nie. No i jest, tak. No. Sorry. Jest problem w tym, że przyjeżdżają miejscowi. Tutaj idą na plażę, wypiją, coś jedzą, nie mają toalet i my to widzimy, jak lecą do lasu załatwiać swoje potrzeby, jedynkę czy dwójkę. Ale to na nas kamperowcy, my mamy wszystko w środku, to jest jak apartament. Nie? To jest... No może mój skromniejszy, Grzesiu, nie chodzi ale o to, wszystko ma. Chodzi o to, żeby żyć, bawić się życiem, ale ludzie tego nie umieją zrozumieć. My nie zanieczyszczamy środowiska, ale muszę powiedzieć, jest buractwo Grzesiu? Kamperowicze, którzy wypożyczą kampera, to się zachowują właśnie nieodpowiednio do... Ale też samochody osobowe przyjeżdżają. No to jest najgorsze, że osobowe, nie? Nie tylko samochody nasze kamperowe, kempingowe, ale osobówki przyjeżdżają z Polski, z Niemiec i też śpią. Śpią, nocują, wystawiają, zostawiają bałagan. My musimy sprzątać po nich, żeby po prostu zachować twarz. Prawdziwy kamperowiec jak przyjeżdża, to najpierw sprząta wokół siebie. Ja pamiętam jak pierwszy raz, bo od niedawna jeździmy kamperem, ponieważ niedawno żeśmy przeszli na emerytury. I pamiętam jak przyjechaliśmy do Dąbek na taki parking, gdzie można było stać za darmo. I pierwsze co zrobiliśmy to rękawiczki, no i sprzątamy. I taki pan, który już wiele lat jeździł, mówi, o będą z was kamperowcy. Bo mówi, wy sprzątacie. I tak wszyscy z nas robią, naprawdę. To jest tak, posiadanie dużych nożyczek, żeby wyciąć trawę.
grabek, żeby zagrabić dookoła siebie, czy jakichś innych narzędzi. Prawie każdy porządny kamperowiec to ma. I sprzątamy, i po sobie też nie zostawiamy bałaganu. Przynajmniej mówię o sobie i tu moich znajomych. No, przykro nam, że ten pan nakręcił ten materiał, że dał sobie przyzwolenie na ocenianie nas. Znaczy nie ocenianie, obrażanie, bo on no, tak ale mówię, Grzesiu, o ocenianiu, bo widziałam ten film, on jechał sobie gdzieś, gdzie są kampery, stoją za pieniążki i tutaj ładnie ich chwalił, a tutaj przyjechał i zaczął nas stygmatyzować. No nie wiem, kto dał temu panu przyzwolenie, on sam sobie dał przyzwolenie na ocenę innych ludzi. Pewnie sam jest po prostu nieskazitelnie czysty. Gdyby kempingi były o wiele tańsze. Tak, chętnie byśmy stanęli. Przystępniejsze, a nie, że pralka do prania 30 zł i suszarka 30 zł, to na pewno byśmy pojechali na kemping i spokojnie sobie kempingowali w otoczeniu. Ale tu nie chodzi o kemping. Tu chodzi o ceny. Ceny są nieadekwatne do tego komfortu, który oni nam oferują. Na klepisku z trawą wysoką to ja sam mogę wszędzie stać i nie muszę 150 czy 200 zł płacić. Jeszcze, to jest. Jeszcze toalety brudne, wszystko to jest... Chciałabym jeszcze powiedzieć, że po prostu po tylu latach w szkole ja szukam spokoju i ciszy. Więc nie bardzo mi odpowiadają kempingi, gdzie jest przeważnie bardzo tłoczno. Głośno. Wolę w takie miejsca ustronne i wie pan, wydawało mi się, że jak przejdę na emeryturę, to będę mogła jeździć, bo ja przecież dla tego kraju wychowałam dwóch synów. Brałam udział w procesie wychowawczym wielu, wielu przez 40 lat. Tak, dużej ilości młodzieży. No nie zawsze proces wychowawczy przynosi... tak, jest zakończony sukcesem, zdarza się. No, ale teraz pomyślałam sobie, że ja w moim kraju, bo ja nie chciałam nigdzie wyjeżdżać za granicę, ale pomyślałam sobie, że w moim kraju będę mogła spokojnie wypoczywać w cichych miejscach, oczywiście przestrzegając wszelkich zasad. No, tym bardziej, że w szkole pracowałam i ja egzekwując to od uczniów sama, muszę dać przykład, więc w życiu bym inaczej nie postąpiła. I się okazało, że w moim kraju nie ma dla mnie miejsca, gdzie emerytura nie jest za wysoka. Nie jestem w stanie po prostu być na tych drogich kempingach. I myślałam, że po prostu jak stanę w takich miejscach ustronnych, to nikomu nie będę ja przeszkadzała i przede wszystkim nikt mnie nie będzie obrażał. No niestety jest to troszeczkę to inaczej wygląda. Ile jeździmy? To jest mój mąż tutaj. 3 lata, 5, 4 lata. Tak. Piąty rok. Tak jak my też. I nie zamierzacie zrezygnować. Absolutnie. To znaczy, ja nigdy nie chciałam kamperować. Mąż bardzo chciał. I przekonał mnie do tego, tak. Jestem zachwycona. Poza tym muszę panu powiedzieć, że taka atmosfera, jaka panuje między kamperowcami, jest niesamowita. Szczególnie właśnie na takich miejscach, gdzie pan, gdzie każdy każdemu pomoże. Tam cukier pożycza, tak? A tam cukier! Wszyscy biegną pomagać. Jeżeli ktoś gdzieś jedzie po zakupy, to wtedy też... Po prostu każdy pyta każdego, czy śmieci wynieść, czy coś tam. Naprawdę jak sobie wszyscy... Jakbyśmy chorowali, to nam wszyscy pomagali, tak. Jak tylko mogli. Nawet śmieci nam wynosili. Niech pan mi wierzy, że na kempingach nie ma takiej atmosfery. Na kempingach tam są ludzie... jest impreza, co do rana jest głośno. To znaczy nie wiem. Ja wiem, bo ja na przykład znam kempingi. Znam kempingi i wiem, że tam jest piątek, sobota, niedziela, przyjeżdżają. I no tam tak. Jest balety do 5-6 rano, człowiek nie, po prostu nie wyśpi się, a tu spokojnie, idziemy 22-23, idziemy, wstajemy, każdy śpi cichutko do 10, każdy się fajnie zachowuje, nie ma krzyków, nie ma hałasów, po prostu się tolerujemy i się lubimy nawzajem i to jest bardzo fajne. Niech zrobią opłatę za takie parkingi, tylko nie wygórowano, jeżeli my mamy parking za, nie wiem, bo ja nie patrzyłam, za 80 zł, za 50, złoty, tak. Gdzie... 119 w Merinie.
Ale nie, chodzi między zdrojach zrobili. 80, a parking, no rozumiem, parking. Jeżeli to będą ceny takie po prostu niewygórowane, to tak, to chętnie skorzystamy. Choć tak jak mówię, ustronne miejsca, gdzieś takie zaciszne, to bardziej. No ale dojdzie... Pan jeździ po Europie, ja jeżdżę, pewno, tak? Jak wygląda to w Europie? Jak wyglądają takie zupełnie inaczej. Parkingi i każde większe ode mniejsze miasteczko, wioski, które chcą zachęcić, żeby turyści przyjechali, a szczególnie kamperowicze, porobili duże parkingi dla kamperów. I można za darmo się przespać, za opłatą można wziąć prąd. Są toalety, wszystko. I to jest właśnie. A normalne kempingi, jak pan chce stać, kosztują 12 euro, to jest 60 zł. I pan ma wszystko, przede wszystkim czyste. Nie tak jak tutaj. Kemping, chcę zwykły kemping, komuną śmierdzi, 200 zł, no bez przesady, ja nie wiem, to jest, nie to, że mnie nie stać, tylko nie będę płacił za takie coś, bo ja tak samo mogę stanąć wszędzie, gdzie, po to ja kamperuję, zwiedzam świat, że chcę być wolny, a nie gdzieś zamknięty, jeden koło drugiego się stoi, nie, to jest... No. Czy za granicą też można wszędzie sobie tak stanąć, na parkingach, czy dojazdach, jak to jest? Na parkingach można wszędzie stawać, tylko nie wolno wyciągać stolików, krzesełek. Tak jak tutaj. Tak jak tutaj. I nikt z tym nie ma problemu, tylko tutaj, ja nie wiem, ci tubelcy mają problemy, obrażają, wyzywają od burdasów, od tego. Ja tego nie umiem zrozumieć, tego społeczeństwa. Jak się to tu zmieni, nie wiem, ale oni sami doprowadzą do tego, że nikt tu nie będzie przyjeżdżał. Przecież żyją z turystyki, z turystów. Chodzi się po restauracjach, to, bo się nie zawsze gotuje w kamperze, idzie się zjeść. Z tego żyją, a oni gonią ludzi. No, zakupy nie? też robimy, to no, przecież. Zakupy się robi, wszystko, nie? To... No, chciałabym pojeździć po kraju, ale chyba nie. wyjedziemy do tego troszkę. Doszło, że teraz wszędzie za granicą jest taniej jak w Polsce. Polskie wybrzeże jest tak drogie, szczególnie Międzyzdroje, Świnoujście. Ja się w ogóle dziwię, że Polacy przyjeżdżają. Ja tydzień siedząc w Międzyzdrojach, to siedzę za granicą 2-3 tygodnie. A co was przyciągnęło, że przyjechaliście do Świnoujścia? Polskie morze. Polskie morze. I mimo, że pan za granicą pracował, tak? Nie, ja nie pracuję. Ja mieszkam i w Polsce, i za granicą. Przepiękne promenady. No przepięknie jest w ogóle w tych Świnoujściach, naprawdę fantastycznie. Czy też chcielibyście skorzystać? Oczywiście skorzystać, nie tylko, to nie jest tylko dla miasto dla Niemców i pod Niemców, tylko niech to będzie miasto dla Polaków i na polską kieszeń. Lody 8 zł, w Niemczech 8 zł, bo 2 euro, dam... ale tam kulka lodów to jest kulka lodów, a u nas to jest kuleczka. No, nasi restauratorzy przesadzają z cenami dosłownie, bo też chodzimy, też mamy kaprysy, zachcianki, jak każdy jeden człowiek. Ale na naszą kieszeń. Ale dam przykład, jesteśmy tu na przykład na plaży, nie wiem jak się ten beach bar nazywa tutaj zaraz, koło wiatraka. Też nie wiem. No, piwko 20-23 zł, nie? Frytki 20 zł, okej, okay. Ceny letnie. Przejdziemy się spacerkiem w kierunku Niemiec, zaraz za granicą jest następny beach bar po stronie niemieckiej, wszystko o połowę tańsze. Niech pan mi wytłumaczy, dlaczego Niemcy potrafią połowę ceny kasować, a Polacy nie. To jest dla mnie niezrozumiałe. To jest... Ja tam mam piwko, mogę w złotówkach płacić, mam piwko za 12 zł, frytki za 10 zł, za połowę ceny, nie? Ja do apteki do Niemiec pojechałam, którego leku w Polsce nie ma ziołowego i też za połowę ceny. I też zapłaciłam w złotówkach kartą bez przesady. Czyli lubicie Świnoujście, przyjechaliście, ale jednak jest drogo, nie? Bardzo bo ludzie drogo. Myślą, że kamper to dużo kosztował, dobre pieniądze, to was stać na wszystko. Absolutnie, my żyjemy tak te jak w domu. Kampery nasze nie. Jest jak każdy inny chyba, tak? Oczywiście, czasem idziemy do restauracji, bo się bo jak kamper, to każdy myśli, kamper to miał dużo pieniędzy, zapłacił 400 nie, to są miliony. Absolutnie, trzeba mieć męża złotą rączkę. O. Tak jest. A kamper był bardzo tani. Czyli trzeba można po prostu samemu tanie. Sobie pomóc. Tak. Tak. Zrobić sobie przyjemność do końca życia. Drugie inne życie. Tak. Tak. Dzieci odchowane. Tak, właśnie. Mały domek na kółkach i wakacje nasze.
I dla nas. I to jest cała ta przyjemność, gdzie się chce, się stanie. Nie? I to jest ta piękna emerytura za nasze własne, ciężko zaoszczędzone pieniądze. A nie zbyt wielkie. A nie zbyt wielkie, bo każdy myśli, że pojechała kamperem, to już ją stać. Nieprawda. No idziemy do supermarketów. Czy jesteście normalnymi ludźmi, którzy normalnie jak każdy inny zarabia. Oczywiście. Tylko tyle, żeście znaleźli inny sposób na życie. Tak, tak jest. Mało tego, mamy szacunek do wszystkich ludzi, nawet do tego pana, który nas tutaj filmował obraża. I obrażał, ponieważ jest zawsze młody, miałam szacunek, całe życie nauczy. Szacunek do młodzieży i do niego też mam szacunek, pomimo że nigdy mu nie odpowiedziałabym tak, jak on do nas się zwracał.